Targi Lipskie w 1941 roku. Jak co roku w jesieni, tak i w tym roku otwarto w Lipsku Wielkie Targi Rzeszy. Przeszło 6,5 tysiąca wystawców przybyłych z prawie wszystkich państw europejskich demonstrowało w 22 pawilonach swoje eksponaty. Targi zwiedziło przeszło 100 tysięcy osób, a ilość zawartych transakcji handlowych przeszła wszelkie oczekiwania. Biennale 1941 rok. Na 9. Biennale w Wenecji spotkali się czołowi filmowcy Europy. Przyjazd ministra Rzeszy doktora Goebbelsa. Kowej koło Tarnowa znajduje się stadnina koni gospodarskich. Wczesnym rankiem wybiegają konie na pastwisko. Wydobywanie torfu opalowego w Guberni Generalnej. W Guberni Generalnej znajduje się wiele torfowisk powstałych wskutek niezbyt intensywnej gospodarki rolnej, która dopuściła do zakwaszenia i zabagnienia dużych obszarów. Niemiecki zarząd leśny sposobem mechanicznym eksploatuje złoża torfu, oddając go do użytku jako materiał opalowy. Hiszpańskie pielęgniarki udają się na front wschodni. Hiszpania bierze udział w walce Europy z Rosją sowiecką. Oto grupa pielęgniarek opuszcza Madryt, udając się do pracy na froncie wschodnim.
hiszpański generał Grande w głównej kwaterze Adolfa Hitlera. Generał Munoz Grande, dowódca hiszpańskiej Błękitnej Dywizji, przybył do głównej kwatery Adolfa Hitlera. Ochotnicy hiszpańscy w marszu na front. Przyodziali oni mundury niemieckie i zostali uzbrojeni w niemiecką broń. Wojna na wschodzie. Na południowym odcinku frontu leży Krzywy Róg, najważniejszy obszar przemysłu żelaznego Unii Sowieckiej. Przez jego zajęcie Sowiety straciły przeszło 61% całej produkcji rudy żelaznej, wynoszącej 19 milionów ton rocznie. Oddziały niemieckie natychmiast usunęły uszkodzenia i już po paru dniach można było znowu podjąć pracę w tych kopalniach. Oto nędzne mieszkania górników w Krzywym Rogu. W tych nędznych lepiankach muszą mieszkać rodziny liczące po 8 do 10 osób. Jedno z więzień GPU. Oto cela tortur. W tych wąskich celach, przy wysokiej temperaturze i minimalnym dopływie powietrza, nieszczęsne ofiary musiały całymi dniami przebywać w pozycji stojącej. W krótkim czasie lat niemiecki przeistoczył te miejsca kaźni na wzorowy szpital polowy, wyposażony w najnowocześniejsze przyrządy operacyjne i urządzenia rentgena. Wojska rumuńskie w marszu na terenie południowej Ukrainy. Pionierzy szturmowi, współdziałając z artylerią, zwalczają ciężkie bunkry bolszewickie przed Odessą. Na zachodnim brzegu Dniepru, w rejonie Dniepropietrowska, artyleria przygotowuje utworzenie nowego przyczółka mostowego. Ogień na bolszewicką łódź patrolową. Atak na Rewel. Bolszewicy silnie podminowali tereny dookoła miasta. Pionierzy ostrożnie usuwają miny i unieszkodliwiają je. Rewel. Oto znowu stare miasto. Tysięcy jeńców. W ostatnim tygodniu Anglicy ponieśli przy próbach zaatakowania terenów okupowanych dotkliwe straty. Angielskie samoloty zestrzelone nad brzegiem kanału. Thank you.
Niemieckie samoloty nurkowe typu Ju-87 startują na froncie afrykańskim do ataku na forty obronne Tobruku. Bomby na bunkry i pozycje polowe. Pod nami leży Tobruk. Potężne klęby dymu świadczą o skuteczności bombardowania. Akcja lotnictwa niemieckiego na wschodzie. Atak na sowieckie kolumny marszowe i skupienia wojsk w lasach koło Petersburga. Celne bomby na sieć bunkrów między Lugą a Petersburgiem. Wiktoria! Zwycięstwo Niemiec na wszystkich frontach w imię nowego porządku w Europie.